problem. Beata się rozchorowała, no i musiałem się zająć dziećmi. Przecież nic nie mówię. Wiem, ty w ogóle jesteś tak wyrozumiała. No ja sam czuję, że poświęcam ci za mało czasu. No i obiecuję, nadrobię to. Nie obiecuj, żona, tym facetom zawsze coś wypada. Więc nie składaj przyrzeczeń bez pokrycia. Donata, jesteś dla mnie kimś absolutnie wyjątkowym. Dobrze o tym wiesz. Nie chcę cię stracić. Nawet nie mogę sobie wyobrazić, że to mogłoby się stać. No ale teraz, dopóki Beata jest chora. Więc dziś też nie masz czasu? Muszę odebrać Małgosię ze szkoły, no i zająć się domem.